Tragedia w Łomiankach. Wybuchła butla z gazem mazowieckie. Wybuch butli z gazem. Zginęła kobieta. W niewielkim budynku mieszkalnym w Łomiankach doszło do wybuchu gazu, jak poinformował rzecznik prasowy PSP brygadier Karol Kieszkowski. W wybuchu zginęła kobieta. Jedna osoba zginęła w wyniku wybuchu butli z gazem w niewielkim budynku mieszkalnym w Łomiankach. Poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy PSP Brygadier. Karol Kieszkowski. W wybuchu zginęła kobieta. Wybuch spowodował zawalenie się stropu. Na miejsce pojechały trzy samochody strażackie. Podczas przeszukania znaleziono ciało kobiety. Z informacji dyżurnego z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie wynika, że do wybuchu doszło najprawdopodobniej podczas wymiany 11-kilogramowej butli z gazem propan-butan wypadek miał miejsce w niewielkim budynku o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych.